serdecznie na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Polski Kongres Drogowy wraz z Ministerstwem Infrastruktury. Dzisiaj kolejny blok konsultacji wytycznych i standardów, które są opracowywane na rzecz Ministerstwa Infrastruktury. Dzisiaj już piąte spotkanie z cyklu naszych wtorkowych poranków i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat projektowania konstrukcji oraz powiązania z terenem i drogą. Dla króciutkiego przypomnienia chciałabym pokazać Państwu naszą taką prezentację prowadzającą i tak jak już wspomniałam, spotykamy się już, wiedzą o tym Państwo doskonale i cieszymy się, że do nas Państwo zawsze wracają we wtorki o godzinie 10. Jest to stała godzina i ta godzina do końca naszych konsultacji będzie utrzymana i zawsze to będzie wtorek godzina 10. Ponieważ październik się już skończył, zakończyliśmy część drogową. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wrócić do tych wydarzeń, chciałby się z nimi jeszcze zapoznać, chciałby zobaczyć prezentację z tych wydarzeń, zapraszamy na kanał YouTube Polskiego Kongresu Drogowego. Na tym kanale są wszystkie dotychczas zrealizowane wydarzenia. Można je odtworzyć, jeszcze raz zobaczyć. A na stronie Polskiego Kongresu Drogowego mogą Państwo odnaleźć wszystkie wcześniej prezentowane prezentacje. Przechodzimy już do listopada, zaczął się kolejny miesiąc, więc mamy kolejną część wytycznych, część mostową. I tak jak Państwo doskonale widzą, dziś mamy 3 listopada, tak jak mówiłam, projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą. Kolejne 3 wtorki listopada również będziemy spotykać się w tej tematyce i 10 listopada już za tydzień będziemy rozmawiali na temat bezpieczeństwa i ochrony środowiska. To co ważne, rejestracja na ten webinar również już ruszyła, także serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie. Zakończymy nasze spotkania 1 grudnia. Ostatnią tematyką BIM-u. To co ważne, ponieważ są to konsultacje, zakładamy, że Państwa udział jest tutaj kluczowy i Państwa opinie są tutaj kluczowe, dlatego też uruchomiliśmy dla Państwa specjalne forum, konsultacje wieekspert.pl. I na tym forum wystarczy się zarejestrować, jest to bardzo prosta, szybciutka rejestracja i tam można wyrażać opinie, komentarze na temat każdej publikacji, każdych wytycznych, każdych standardów i to forum podzielone jest tematycznie, zgodnie z naszymi wydarzeniami, także łatwo się w nim na pewno Państwo odnajdą i tam też na Państwa czekamy. Jeżeli mają Państwo pytania, inne sugestie związane z naszymi wydarzeniami i konsultacjami, które prowadzimy, mogą Państwo do nas zawsze napisać i adres mailowy konsultacje@kongresdrogowy.pl jest specjalnie dla Państwa uruchomiony i pod tym adresem czekamy na Wasze komentarze. I przechodząc już do naszej dzisiejszej agendy, chciałabym poprosić o słowo wstępne pana naczelnika Grzegorza Kuczaja. Tak jest, pan Grzegorz czuwa nad całością dokumentów. Panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejny wtorek Państwa. No, cieszę się, zakończyliśmy część drogową. Przystępujemy do omawiania i prezentowania Państwu części mostowej. No, jeżeli chodzi o liczbę opracowań, jest ona być może troszeczkę mniej obfita w te opracowania, natomiast na pewno jakby szczegółowość tych opracowań jest równie na wysokim poziomie. Duża zmiana, jeżeli chodzi o podejście w ogóle do projektowania drogowych obiektów inżynierskich w tej nowej strukturze przepisów techniczno-budowlanych, ponieważ jak Państwo wiecie, obecne rozporządzenie, które dotyczy tych obiektów, jest bardzo obszerne, zawiera bardzo dużo szczegółowych wymagań, często być może już takich, które odchodzą do lamusa, których się nie stosuje albo nie powinno się stosować, bo są już lepsze rozwiązania, bardziej nowoczesne. Jakby wychodząc naprzeciw tym dosyć szybkim zmianom w projektowaniu obiektów, chcieliśmy jak największą ilość wymagań właśnie przenieść do wytycznych, a w rozporządzeniu zostawić naprawdę już takie minimum z minimum, które powinno tylko gwarantować, że te obiekty będą bezpieczne i będą spełniały swoją zakładaną funkcję. Przed nami 4 webinaria z cyklu drogowych obiektów inżynierskich. Dzisiejsze bardzo obfite, to też uprzedzam, że dzisiaj będzie bardzo dużo informacji, bardzo ciekawe opracowania, bardzo
obfite, jeżeli chodzi o same wytyczne, ale też jest wśród nich dwa w sumie nowe opracowania, których do tej pory nie było. Pierwszy to kontynuacja katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych w postaci podręcznika projektowania według eurokodów, a drugi to wytyczne dokonywania badań drogowych obiektów pod próbnym obciążeniem. To są opracowania, których do tej pory nie mieliśmy, którymi nie dysponowaliśmy, są jakby odpowiedzią na zapotrzebowanie, które od Państwa do nas było zgłaszane, że taki podręcznik pokazujący na konkretnych przykładach, jak zaprojektować obiekt, jest bardzo potrzebny. No i również potrzebne jest uregulowanie pewnych kwestii związanych z tymi próbnymi badaniami. Także te opracowania, ale także jeżeli chodzi o opracowania, tak naprawdę takie podstawy projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich zarówno z terenem, jak i przeprowadzenia elementów drogi po takim obiekcie, ale i także wytyczne obliczania świateł mostów czy przepustów hydraulicznych. Jak Państwo wiecie, no zmienia nam się troszkę klimat, zmieniają nam się uwarunkowania projektowania mostów i przepustów. Myślę, że dzisiejszy materiał jest bardzo, bardzo ciekawy, tak więc już nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz za Państwa obecność dzisiaj równie liczną i przechodzimy chyba już do meritum. Nie ma co przedłużać. Bardzo dziękuję Panie Naczelniku, tak jest, ponieważ nasz dzisiejszy program jest rzeczywiście bardzo ambitny. Chciałabym już poprosić naszego pierwszego prelegenta, który przedstawi nam wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą. Przenosimy się do Wrocławia. Przed nami Pan Profesor Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej. Fantastycznie. Widzimy się jeszcze, Panie Profesorze, mikrofon. Bardzo proszę, tuż obok ikony kamery, malutki mikrofonik. Słyszymy się, widzimy? Ja słyszę i widzę. Dzień dobry Pani, jeszcze raz dzień dobry Państwu. Dzień dobry, już uruchamiam prezentację. Bardzo proszę, przypominam o reżimie czasowym. Proszę Państwa, nasze opracowania, które tutaj opracowaliśmy w firmie Mosty Wrocław, to są wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą. One są elementem, jak tutaj już pan, no, coś mi się nie przesuwa, o, już jest dobrze. Tu macie Państwo zespół autorski, oczywiście na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury to było robione. I jak już mówiłem, jest to jeden z elementów, które tutaj zostały opracowane i wydaje mi się dosyć ważny, gdyż most jest elementem drogi i jak to ma wyglądać w mostu sytuowanym w drodze, w środowisku, w tym przepisach będzie. One zostały, tak jak już tutaj pan naczelnik powiedział, na podstawie tego, że z dawnego rozporządzenia, które w wielu przypadkach zawierało nawet w mojej ocenie 80%, to były przepisy właściwe i słuszne, zostało rozszerzone, czyli tamte przepisy zostały wykorzystane. Ewentualne zmiany dotyczyły tego, że żeby to było kompatybilne zarówno z opracowaniem drogowym, jak i no, z aktualną wiedzą czy doświadczeniami. I ja teraz, jak będzie wyglądała moja prezentacja. Ja się skoncentruję tutaj na pokazaniu Państwu, co te przepisy zawierają, natomiast szczegółowo omówię te rzeczy, może nie szczegółowo, ale dokładniej, gdzie jest zmiana do dotychczas obowiązujących procedur i o co to zostało uzupełnione, czyli przedmiot, zakres opracowania, wykaz opracowań powołanych, definicje objaśniania skrótów, dostosowanie do warunków terenowych,
droga na obiekcie inżynierskim to jest bardzo ważny jak gdyby punkt, gdyż tutaj to musi to być kompatybilne z tym, co jest zapisane w wytycznych drogowych. Połączenie obiektu inżynierskiego z drogą, nasyp drogowy w strefie interakcji z przyczółkiem, dostęp do obiektów inżynierskich i urządzenia zapewniające dostęp w celach utrzymaniowych. Tutaj są znowu pewne nowe elementy. Czyli przedmiot i zakres opracowania, przedmiot wytyczy system zasady projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z warunkami terenowymi. Wytyczne dotyczą drogowych obiektów inżynierskich, które muszą być stosowane nad naturalnymi lub sztucznymi przeszkodami terenowymi. Pod takimi przeszkodami w ciągu dróg do ruchu pojazdów i pieszych. Dostosowanie do warunków terenowych. A więc tutaj podano ogólne jak gdyby wymagania, które są stawiane przed obiektami inżynierskimi i tutaj właściwie nie ma jakichś rewolucyjnych zmian, bo ich być nie mogło, czyli musi być obiekt dostosowany do parametrów drogi, do swobody ruchu na i pod obiektem, zachowania skrajni. Też jest pewne odnoszenie do lokalizacji podpór mostowych. I znowu tutaj została wprowadzona nowa nazwa, może nie tyle nowa, bo ona była równolegle używana. W tych przepisach używa się dla określenia mosty dla pieszych, natomiast nie używa się określenia kładki dla pieszych. Z tym, że mosty dla pieszych lub rowerów, ja osobiście uważam, że ta nazwa dla lub rowerzystów, bo sam rower nie korzysta z kładki. Z kładki korzystają rowerzyści, ale tu zostaliśmy zdominowani przez koordynatora projektu. I tutaj jest jedna nowość, otóż przewidujemy nową klasę obiektów, czyli na przykład kładek dla pieszych nad autostradami, drogami ekspresowymi czy innymi rzeczami, innymi drogami, gdzie no jest głównie ruch dzieci czy młodzieży, czyli takie osłony, które zabezpieczają zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów na obiekt. Podobnie jest z belką policzkową czy krawędziową. Ona musi wystawać 10 cm ponad jezdnię mostu dla pieszych. Tunele, tu się znalazły tunele. Jeżeli chodzi o wymagania, jakie tu postawiliśmy, to są określone na dyrektywie 2004/64/WE Parlamentu Europejskiego, czyli właściwie przenieśliśmy tutaj wymagania europejskie, jeżeli chodzi o tunele. Oświetlenie tuneli, jak ma wyglądać, to jest właśnie stamtąd przeniesione. Konstrukcje oporowe i dopuszczamy konstrukcję z gruntu zbrojonego jako pełnoprawne konstrukcje również w budownictwie mostowym, konstrukcje z grodzic ostatnio bardzo popularne, I nowym elementem są wymagania w zakresie estetyki, gdyż musimy zdawać sobie sprawę, że w ostatnich latach wybudowaliśmy pokaźną liczbę mostów. Wybudowaliśmy dużo mostów wybitnych, ale z drugiej strony też dużo kiczu powstało na naszych drogach i mosty betonowe są malowane na kolory, no Boże drogi, że pisanki wielkanocne to nie dorównują inwencji naszych inżynierów. Czyli musi tu obowiązywać zasada szczerości materiału, czyli stal ma wyglądać jak stal, beton jak beton, a drewno jak drewno.
ograniczenie liczby kolorów. W zasadzie most ma przemawiać bryłą, a właściwie mazanie go na N kolorów jest, uważam, szkodliwe i właściwie niszczy jakość wykonania faktury. Tutaj, bo wykonawca robi byle jak, potem pomaże farbą i na odbiorze uważa, że jest ładnie. A jak będzie to wyglądać za 15 lat? Czyli to jest ważny element. I czyli na powierzchniach betonowych nie należy stosować powłok malarski z wyjątkiem grzymsów. Nie należy stosować powłok zmieniających naturalny wygląd betonu. W przypadku obiektów w terenie miejskim zaleca się stosowanie faktury na powierzchniach betonowych, to tak zwany beton architektoniczny. Co to znaczy? To musi być projekt, jak taka powierzchnia ma wyglądać, bo w kilku czy kilkunastu sporach brałem udział, że ktoś zapisał beton architektoniczny i potem jest dyskusja, a nie określił żadnych wymagań, że jego zdaniem nie jest to beton architektoniczny. Beton architektoniczny musi być projekt powierzchni, jak ona wygląda. O i tutaj takie przykłady, no mazanie na tych, tutaj inwencja twórców, jak Państwo widzą z lewej strony na tych zdjęciach i prawej, no jest niesamowita, N kolorów. Most powinien być elegancki, tak jak kobieta w eleganckim kostiumie do pracy. To wydaje się, jest dobry przykład, czy tutaj tylko belka grzymsowa wyróżnia się, stanowi pewien akcent. Konkursy na projekty obiektów mostowych, a więc zaleca się organizować konkursy i są wytyczne JAPS-e, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji, jak to ma wyglądać. No nie. Kiedy to tutaj nie będę szczegółowo mówił, ale tutaj jeden zapis mi się nie podoba, gdyż w jury konkursu powinni wchodzić inżynierowie o specjalności mostowej. No to jest zapis za słaby moim zdaniem, gdyż po prostu to muszą wchodzić nie tyle inżynierowie, co ludzie o wybitnym dorobku. No bo jeżeli taki zapis zostawimy, że powinni, to architekci no to po prostu nas wykluczą z takiego jury. Punkt piąty, droga na obiekcie inżynierskim, to tutaj mamy szereg historii, no, które są oczywiste, gdyż jak ma wyglądać jezdnia na obiekcie, natomiast ważne są tu pochylenia podłużne. One są skorelowane z tym, co jest w wytycznych drogowych. W tej chwili jest tutaj taki zapis, że pochylenie na mostach powinno być nie mniejsze niż 1%, z wyjątkiem odcinków w obrębie wierzchołków i krzywych wypukłych. No, nie wiem, czy taki ostry zapis jest potrzebny, gdyż minimalne pochylenie dróg to jest 0,3%. I teraz, jeżeli tutaj jest następny zapis, który uważam, że jest nie do zrealizowania. Jeżeli w obiekcie inżynierskim nie można zachować minimalnego pochylenia niwelety, o której mowa wyżej, należy zapewnić minimalny spadek w ścieku przykrawężnikowym nie mniejszy niż 1%. Jak to zrobić? Ja tego nie, uważam, że tego, że tu w wierzchołku łuku zagęścić trzeba w pusty, a nie żądać konstrukcji takiego ścieku, bo przy 10 metrach 1% to jest 10 centymetrów. Byśmy musieli zrobić taki rowek. No i jak wyglądać ma wtedy płyta pomostowa, a jeżeli jest nawierzchnia stalowa. Jest to nie do zrealizowania moim zdaniem i powinien być ten zapis zmieniony. Pochylenia poprzeczne, tutaj zwiększone jest pochylenie z 2% do 2,5%. Drogowcy mają taki sam zapis, z tym, że drogowcy mają taki zapis dla autostrad i dróg ekspresowych. Dla innych dróg 2%.
nie wiem, czy tu nie należy uzupełnić, że to jest dla autostrad i dróg ekspresowych, a to są ważne rzeczy i połączenie. To jest oczywiście, tutaj są przyczółki, rodzaje przyczółków. Tutaj też, żeby uniknąć pewnych dyskusji, które się pojawiają, co to jest masywny przyczółek. A więc masywny przyczółek jest zdefiniowany jako wykonany z kamienia lub z betonu niezbrojonego. Natomiast przyczółek sztywny to jest z betonu zbrojonego. A więc masywne to są stare przyczółki, nowe to są sztywne wykonane, potem ściankowy, słupowy i tak dalej. Tu są przykłady takich przyczółków. Zwracam uwagę, że w dużych mostach warto by pomyśleć o takich przyczółkach skrzyniowych, gdzie jest bezpośrednio dostęp do skrzynki i po prostu możliwość kontroli. Przyczółki z gruntu zbrojonego, czy specjalne przyczółki dla mostów podwieszonych z skrzynią balastową, gdzie kotwimy wanty, czy kładek wstęgowych, gdzie przyczółek pracuje na bardzo duże siły poziome wyrywające. Obramowanie korpusu drogi. Nasyp, tutaj właściwie żeśmy wyszczególnili te technologie, jakie powinny być dzisiaj stosowane. To odpowiada aktualnemu stanu wiedzy o budowie nasypów drogowych. I płyty przejściowe, kiedy stosować, kiedy nie potrzeba stosować, to jest tutaj w tych przepisach wyszczególnione, oraz odwodnienie przyczółków, czyli jak tą strefę za przyczółkiem odwodnić, co znacznie poprawi trwałość. Dostęp do obiektów inżynierskich, no to tutaj szczególnie jeżeli chodzi o mosty dla pieszych, to jest schody pochylnie dla pieszych, pochylnie, na których dopuszcza się rowerów, powinny być kształtowanie bez ostrych załamań, co będzie trudne do zrealizowania albo wydłuży te obiekty. No i oczywiście to, co było poprzednio, jeżeli dla niepełnosprawnych, to jest specjalna dodatkowa poręcz, tu właściwie nie ma nowych elementów, podobnie z minimalnymi spadkami dla kładek dla pieszych. Może jeden element, że muszą być pasy ostrzegawcze na schodach przeciwpoślizgowe. Urządzenia jakie mechaniczne, jakie się mogą pojawić, to są dźwigi osobowe czy dźwigi przeznaczone do transportu rowerów, czy schody ruchome. I ważnym punktem jest punkt dotyczący zagadnienia urządzenia zapewniające dostęp w celach utrzymaniowych, a więc jak kontrolować elementy, czyli na przykład skrzynka, no to wysokość skrzynki wewnątrz to musi być minimum 2 metry, żeby można było przejść, muszą być w przeponach przejścia, którymi inspektor mostowy przejdzie, wózki rewizyjne, tu nie ma żadnej rewolucji, to co stosowaliśmy dotychczas jest potrzebne. No i myślę, że jeżeli chodzi o mosty podwieszone, których liczba w Polsce już chyba przekracza 50 obiektów, no to właściwie muszą być zapewnione przejścia komunikacyjne dla kontroli stanu zakotwień w pylonie i tak dalej. To może być w postaci też dźwigów osobowych lub po prostu drabin lub schodów, jeżeli pylon na to pozwala. I to właściwie tyle. Nie kontrolowałem czasu. Myślę, że się zmieściłem, bo pani nie upominała mnie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Było idealnie. Dziękujemy za tą prezentację. I chciałabym przejść do naszej kolejnej prezentacji, którą mamy w naszej dzisiejszej agendzie.
i będą to wytyczne obliczenia świateł drogowych, mostów i przepustów hydraulicznych i przed nami pan doktor habilitowany Apoloniusz Kodura z Politechniki Warszawskiej. Panie doktorze, czy się słyszymy? Bardzo proszę o włączenie kamery i mikrofonu. Dzień dobry pani, dzień dobry. Dzień dobry, pan. Fantastycznie już prezentacja i zapraszam. Dziękuję bardzo, tylko sobie jeszcze uruchomię jedną rzecz. O. Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować wynik naszej pracy, gdzie wspólnie z zespołem, w skład którego wchodził pan profesor Janusz Kubrak, pan docent Bogdan Utrysko, pan docent Piotr Kuźniar, pan doktor Michał Kubrak, zajęliśmy się opracowaniem wytycznych obliczania świateł mostów drogowych i przepustów hydraulicznych. Zagadnienie to, czy jak gdyby ten zeszyt wytycznych troszeczkę jest inaczej zbudowany niż pozostałe. Pewne elementy są wspólne, rozdziały 1-3 zawierają takie same punkty jak pozostałe wytyczne, natomiast pozostałe rozdziały charakteryzują się po pierwsze opisem wymagań ogólnych związanych z obiektami mostowymi i przepustami w zagadnieniach hydraulicznych. Rozdział 5 poświęcony jest obliczeniom hydraulicznym mostów i rozdział 6 obliczeniem hydraulicznym przepustów. Z naszego punktu widzenia należałoby zdefiniować zagadnienia związane z przedmiotem. Przedmiotem naszego opracowania są pewne wytyczne dotyczące sposobu projektowania, obliczania zagadnień przepustowości, a więc odpowiednich wymiarów charakterystycznych dla mostów i przepustów. W związku z tym, że siłą rzeczy skrzyżowanie, kolizja drogi, która jest obiektem inżynierskim z ciekiem naturalnym, jaką jest rzeka, albo ciekiem sztucznym, jakim będzie jakiś kanał, no, nastręcza szereg różnego rodzaju kłopotów. Jednym z nich jest pewna niestabilność, nie jesteśmy w stanie wszystkich elementów związanych z żywiołem przewidzieć, dlatego też są pewne ograniczenia z naszego punktu widzenia. Tutaj Państwo widzą, w zależności od wielkości, od klasy drogi, mamy ograniczenie powierzchni zlewni do 20 lub do 30 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz takie zalecenie z naszej strony, że w przypadku, kiedy będą przekroje, mosty zlokalizowane w przekrojach o zlewniach większych, oraz w przypadku ciekach o zmiennych szerokościach koryta i w takiej sytuacji, gdy nasz most jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie do obiektów budownictwa wodnego, takie zagadnienia należy rozwiązywać w sposób zupełnie indywidualny. A więc analiza obliczeń, analiza procesów rozmycia dna, powstawania lokalnych wybojów, całe obliczenia hydrauliczne powinny zostać skonsultowane z jednostkami naukowo-badawczymi oraz poparte wynikami badań fizycznych modelowych bądź też modelowania numerycznego, gdyż jest to problem dość złożony i skomplikowany. Jak Państwu wspomniałem, nasze wytyczne troszeczkę inaczej zostały zaprojektowane i pomyślane. Wszystkie pozostałe zespoły zajmują się jak gdyby z przeanalizowaniem zagadnienia związanego z funkcjonowaniem mostu i przepustu, znaczy mostu jako elementu przekroczenia przeszkody. Natomiast z naszego punktu widzenia to właśnie patrzymy na tą kolizję, skrzyżowanie pomiędzy ciekiem naturalnym czy sztucznym, a konstrukcją drogową, jako że to most albo przepust stanowi przeszkodę dla rzeki. Takie podejście pozwala na z jednej strony ograniczenie pewnych, czy narzucenie pewnych ograniczeń na konstrukcję inżynierską, ale z drugiej strony doprowadzi do ułatwienia funkcjonowania takiego obiektu w przyszłości. Dlatego też generalnie w preambule możemy zapisać, że obydwa obiekty, i most, i przepust hydrauliczny, należy projektować w taki sposób, aby zarówno warunki przepływu wody, ruchu rumowiska, spływu lodu oraz żeglugi na rzekach żeglownych nie uległy pogorszeniu w momencie wybudowania takiego obiektu. To są konsekwencje przyjęcia troszeczkę innego podejścia do zagadnienia. My zakładamy, że to właśnie most jest przeszkodą dla płynącej rzeki. Staramy się unikać zarówno nadmiernego spiętrzenia wody powyżej mostu, utrudnienia w ruchu rumowiska, utrudnienia w spływie lodu i obiektów unoszonych w wodzie podczas wezwań oraz utrudnienia w żegludze.
most powinien być dostosowany do warunków terenowych. W związku z tym pewne jego ograniczenia czy zalecenia związane ze sposobem jego wkomponowania w dolinę rzeki powinny uwzględniać maksymalnie małe ograniczenie wielkości przepustowości rzeki, a więc zalecenie jest związane z lokalizacją mostu w taki sposób, aby koryto główne przekraczać w najszerszym miejscu, a obszary zalewowe w najwęższym miejscu. Oś mostu powinna być stosowana, lokalizowana prostopadle do nurtu rzeki. Przesła mostu należy w ten sposób lokalizować i dobierać, aby najdłuższe przesło mostu powinno być zlokalizowane nad częścią najgłębszą koryta głównego. No i pewne rzeczy, które są ograniczeniami, to znaczy nie powinno się lokalizować mostu bezpośrednio poniżej ujścia dopływu i w takich miejscach, gdzie następują pewne gwałtowne zmiany w morfologii koryta rzecznego, a więc gwałtowne zwężenia koryta, ostre łuki lub progi, bo to są miejsca, gdzie z jednej strony pojawiają się zwiększone opory hydrauliczne, z drugiej strony może się pojawić zwiększona siła unoszenia i co za tym idzie problemy dotyczące rozmycia. Wprowadziliśmy rzecz, która do tej pory w rozporządzeniu nie była zapisana, to znaczy zawsze wybór pomiędzy tym, czy wykonamy kolizję pomiędzy ciekiem i drogą, zależała od projektanta. Tutaj jest taka propozycja, aby było pewne ograniczenie, to znaczy jeśli głębokość średnia cieku podczas przepływu miarodajnego jest większa od 3 metrów, to zaleca się rozwiązanie kolizji drogi z ciekiem w formie mostu, a nie przepustu. Jest to związane z innym troszeczkę sposobem podejścia obliczenia mostu i innymi warunkami przepływu w postaci warunków miarodajnych. Ważnym czynnikiem, tak naprawdę podstawowym, żeby móc poprawnie określić parametry związane z wielkością obiektów takich jak są mosty i przepusty, więc świateł i ich wymiarów, są dane hydrologiczne. Wprowadziliśmy tutaj pewne założenie, mianowicie takie, że dane hydrologiczne nie powinny być starsze niż 2 lata hydrologiczne od daty opracowania projektu. Rok hydrologiczny to jest rok, który zaczyna się w dniu 1 listopada i kończy w dniu 31 października, czyli właśnie w tej chwili jesteśmy w nowym roku hydraulicznym od 3 dni. I te dane hydrologiczne jak gdyby mają ważność 2-letnią. Jest to związane z tym, że wspomniane już zmiany klimatyczne powodują, że nasze obserwacje zwiększonych lub zmniejszonych przepływów co roku wzbogacają naszą bazę danych i pozwalają na zmodyfikowanie przepływów charakterystycznych i pozwalają na lepsze dopasowanie naszego obiektu do warunków rzeczywistych. Oczywiście wyniki, dane hydrologiczne, które stanowią podstawę do wykonania obliczeń, powinny być opracowane na podstawie obserwacji wodowskazów i pomiarów hydrometrycznych, które są prowadzone przez Państwową Służbę Hydrometeorologiczną w przypadku, gdy jest możliwość takiej obserwacji, a jeżeli nie, to ogólnie znane metody obliczeniowe typu opad-odpływ, które pozwalają nam na określenie wielkości przepływów danej zlewy. Zwracamy uwagę na jeszcze jeden ważny element, mianowicie w związku z tym, że ta hydrologia się zmienia, to każdorazowe prowadzenie prac remontowych elementów mostu lub przepustu, które mogą wprowadzić jakieś zmiany w jego wymiarach geometrycznych, powinny być poprzedzone analizą danych hydrologicznych, tych aktualnych, po to, żeby sprawdzić, czy most, który poddawany jest pracom remontowym, nie będzie w przyszłości generował jakichś problemów, nie będzie dobrze współpracował z układem koryta rzecznego. Ważnym elementem, który był do tej pory w rozporządzeniu, były pewne wartości prawdopodobieństwa przewyższenia, a więc tego progu, dla którego określony był przepływ miarodajny. Tutaj jest fotografia, specjalnie została tutaj dobrana przeze mnie, żeby pokazać, na jednej rzece zlokalizowane w bezpośredniej bliskości od siebie są 3 obiekty mostowe. Pierwszy akurat to jest most kolejowy, ale 2 pozostałe są to mosty drogowe. W rozporządzeniu do tej pory była propozycja, aby prawdopodobieństwo przewyższenia było związane z klasą drogi.
Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę, że to właśnie most jest przeszkodą dla przepływu wody wielkiej, należałoby to zagadnieniu troszeczkę do tego zagadnienia podejść inaczej i wprowadzić prawdopodobieństwo przewyższenia niezależne od klasy drogi, tylko wynikającą dla mostu 0,5%, dla przepustu 1%. Pozwoli nam to na rozwiązanie takiego problemu, bo jeśli którykolwiek z tych trzech mostów miałby inną klasę drogową, zatem miałby przepustowość większą bądź mniejszą, to na skutek bezpośredniej bliskości tych mostów względem siebie zmniejszona przepustowość czy zwiększone spiętrzenie przez jeden z mostów generuje problemy dla pozostałych obiektów hydrotechnicznych. Obiektów mostowych, przepraszam. W związku z tym takie uproszczenie to jest przejście od strony rzeki, spojrzenie na problem związany z przepustowością. I druga rzecz, w zagadnieniach dotyczących analizy opadu i odpływu, tak, w aktualnych danych pomiarowych, należy też zwrócić uwagę, jeżeli modelowana jest zlewne nie na podstawie danych pomiarów wodowskazowych, tylko na pomiarze, na analizie właśnie hydrologicznej wielkości odpływu na podstawie ilości opadów danej zlewni, zalecamy też zweryfikowanie tych danych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania terenu. Jeśli bowiem w naszej zlewni przewidywane są pewne w ciągu najbliższych kilku lat znaczne zmiany zagospodarowania terenu, teren zalesiony zostanie zamieniony na teren o znacznym współczynniku spływu, to może to prowadzić do zwiększonych wielkości przepływu, które będzie konieczne do wprowadzenia do naszego przepustu. Zagadnienia związane z mostami inundacyjnymi to są mosty, które są zlokalizowane w sytuacji takiej, kiedy tereny zalewowe prowadzą co najmniej 30% przepływu miarodajnego wody powodziowej w strefie tarasów zalewowych i tutaj zostały zaproponowane rozwiązania dotyczące ustalenie długości tej części mostowej nad tarasem zalewowym oraz nad korytem głównym i zaproponowane zostały warunki związane z określonym zwiększeniem wielkości przepływu dla takiej sytuacji. W przypadku problemu dotyczącego ochrony przed nadmierną erozją, jest to problem, który dotyczy wielu obiektów mostowych i stanowi dla nas duży problem. W związku z tym zaproponowaliśmy rozwiązanie, które polega na wprowadzeniu obowiązku określenia krytycznej głębokości rozmycia przy projekcie posadowienia podpór, która pozwoli na określenie granicznego warunku, po przekroczeniu której następuje utrata nośności fundamentu. I te dane powinny zostać archiwizowane w opisie technicznym mostu i porównywane okresowo z istniejącymi głębokościami rozmycia. Taki pierwszy pomiar rozmycia powinien być po roku od rozpoczęcia użytkowania, potem podczas przeglądów okresowych. To pozwoli nam na zebranie informacji, jak następuje proces rozmycia w stosunku do tego, co projektant przewidział w rzeczywistości i zawczasu po osiągnięciu wartości krytycznej na już rozpoczęcie procesów przeciwdziałających danej erozji. Dalszej erozji. Zagadnienia dotyczące przepustów. Do tej pory w rozporządzeniu one zawierały taki zapis podejścia dla czterech różnych schematów warunków pracy takiego obiektu typu przepust. My zaproponowaliśmy zwiększenie ilości wariantów, tak? Tutaj mamy tych typów troszeczkę więcej, jest ich typów 6, ale one zostały zaproponowane w postaci troszeczkę takiej prostszej, to znaczy poza tym, że w rozporządzeniu dołączyliśmy do tego pewien algorytm, taki arkusz kalkulacyjny, który może być wspomagać proces obliczeniowy, to jest pewien algorytm liczenia, czyli sprawdzenia sobie warunków brzegowych, tutaj mają Państwo na widoczne na prezentacji, który pozwala nam na podjęcie decyzji projektantowi, który typ przepustu rzeczywiście jest, powinien być brany pod uwagę w danych warunkach hydrologicznych i rzecznych. Generalnie typy to są dwa typy, typ przepusty o niezatopionym wlocie, czyli o sytuacji takiej, kiedy wlot od strony przepustu jest niezatopiony, a więc przepływ odbywa się ze swobodnym zwierciadłem wody i w zależności od tego, czy jest woda dolna decyduje o wielkości przepływu, czy parametry krytyczne, to odpowiednie warunki są przyjmowane do obliczeń i analogicznie przepusty o zatopionym wlocie,
czyli woda górna zatapia, czyli to jest dość łatwy wariant, który pozwala nam na określenie kryterium sprawdzenia, do którego z grupy przepustów zaczynamy analizować nasze zagadnienie. To są przepusty o zatopionym blocie, gdzie w typie czwartym i piątym mamy przepływ ciśnieniowy, w typie szóstym mamy przepływ ze swobodnym zwierciadłem wody. Generalnie zasada obliczenia przepustów jest jak gdyby doprowadzona do podobnego systemu obliczenia. Każdy z typów oblicza się poprzez określenie przepływu dla danego założonego przekroju przepustu, przyjmując odpowiednie warunki brzegowe. Szczegółowe informacje są podane oczywiście w poszczególnych podrozdziałach, które pozwalają nam na wyznaczenie warunków charakterystycznych i punktów dla nas najważniejszych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do zapoznania się szczegółowego z wytycznymi. Bardzo dziękujemy za tą prezentację. Ja również przyłączam się tutaj do prośby pana doktora o to, żeby rzeczywiście Państwo zaglądali do tych wytycznych i tak jak mówię, wracali na nasze forum konsultacje viaexpert.pl, gdzie mogą się Państwo do tych wszystkich materiałów odnosić. I chciałabym poprosić naszego kolejnego prelegenta, pana profesora Tomasza Siwowskiego z Politechniki Rzeszowskiej, który zaprezentuje nam podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce. Dziękuję serdecznie. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę mi pozwolić, ja trochę inaczej niż moi koledzy będę prezentował, mianowicie pokażę Państwu podręcznik, który jest gotowy w PDF-ie. Nie wkładałem tekstów z podręcznika do PowerPointa, uznałem to jednak za niepotrzebne i spróbuję ten podręcznik Państwu zaprezentować w formie w takiej, jakiej on jest przygotowany dla ministerstwa i być może w takiej formie będzie też udostępniony Państwu. Także proszę mi pozwolić, abym mógł go udostępnić. Tylko go tutaj jakby nie widzę. Czy jest otwarty u pana profesora? U mnie on jest otwarty, tak. Czyli te dwa małe monitorki na dole okna, później okno aplikacji i powinny... Tak właśnie. Robię, tylko w oknie aplikacji widzę tylko otwarty. Musi być otwarty ten plik, który chce pan profesor pokazać. No, on jest otwarty, tylko jeszcze może go raz spróbuję. No widzi pani, nie wiem dlaczego, może go zamknę i jeszcze raz otworzę. Możemy spróbować, spokojnie, na pewno damy radę. Próbowaliśmy już z panem profesorem. Więc pewnie wyjdzie za chwilkę. Jeszcze raz. O, jest okno aplikacji, tym razem jest udostępnione. Czy widać ten dokument? Widać jak najbardziej, tak jest. Dobrze. Okej, okay. Rozumiem, że wszyscy uczestniczy też widzą, ja teraz pierwszą stronę tego dokumentu pokazuje, taki on ma tytuł i jest oczywiście bezpośrednio związany z katalogiem typowych obiektów mostowych, który prezentowałem w ramach tych seminariów już chwilę temu, jest pewnym rozwinięciem tego, co znajduje się w katalogu. Ci z Państwa, którzy mieli okazję przejrzeć katalog, wiedzą, że znajduje się tam taka część obliczeniowa, w zasadzie wyciąg z tej części obliczeniowej. Natomiast ten podręcznik jest rozwinięciem tych wszystkich obliczeń, które w przypadku obiektów mostowych tam prezentowanych były wykonane. A jest to bardzo obszerny dokument, nie wiem czy Państwo to widzicie, tutaj jest na górze liczba stron, cały podręcznik liczy 843 strony, więc nie jest możliwe, żeby 20 minut wszystko to Państwu przedstawić, więc proszę
pozwolić, że przedstawię tylko główne rzeczy, strukturę podręcznika, to co się w nim znajduje i na jednym z przykładów to co się w każdym z rozdziałów znajduje. Dwa słowa może o autorach. Został podręcznik opracowany przez zespół moich kolegów pracujących ze mną na uczelni. Każdy z nich zresztą jest też projektantem mostowym. W tym gronie wszystkie przykłady, które są w podręczniku, zostały przygotowane. Zespół opiniujący był szerszy. Zaprosiłem tutaj do opiniowania poszczególnych rozdziałów moich kolegów z różnych i biur projektowych, i uczelni, także każdy z rozdziałów był specjalnie sprawdzony przez osoby, które znają się na meritum. Ważne trzy stwierdzenia, które są dość oczywiste, ale dla przypomnienia zostały tutaj wprowadzone. I teraz ja spis treści pominę, natomiast go przedstawię w innej formie, co się znajduje w podręczniku, jakie przykłady się znajdują w podręczniku. Wybraliśmy 8 typowych obiektów mostowych, które znajdują się zarówno w katalogu, jak i znalazły się tutaj w podręczniku. Zostały po prostu te przykłady opracowane w formie pełnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, oczywiście bazujących na procedurach zawartych w Eurokodzie. A więc wiadukt to żelbetowy o schemacie ramowym. Tutaj w tych dwóch kolumnach są zawarte numery kart katalogowych, do których odnosi się projektowany obiekt. Chcieliśmy wybrać taką grupę obiektów, żeby scharakteryzować obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wszystkich typów obiektów, jakie zaproponowaliśmy w katalogu. A więc są, jeżeli chodzi o rodzaj obiektu, i wiadukty, i mosty, i na końcu kładka dla pieszych, która od pewnego czasu się nazywa wiaduktem dla pieszych. Są różne klasy dróg, różne przeszkody, no, rozpiętości w ramach tych rozpiętości, w których oczywiście w katalogu działamy, różne materiały, czyli beton, stal, no i oczywiście odnośne karty katalogowe związane z przęsłami i z podporami. W każdym przykładzie jest przykład obliczania przęseł i adekwatnych do tego obiektu podpór, łącznie z fundamentami. I tu jest przegląd tych obiektów, więc widzimy tu obiekt żelbetowy, obiekt gruntowo-powłokowy, prefabrykaty Kujan, belki stalowe walcowane w układzie ramowym, oczywiście mówię o obiektach zespolonych, belki kablobetonowe, czyli obiekt kablobetonowy na mokro, mówiąc kolokwialnie, kolejne prefabrykaty w innym układzie, prefabrykaty typu T, stakady z belek stalowych walcowanych w układzie belki ciągłej, konstrukcje zespolone i typowa kładka dla pieszych również z belek walcowanych. Takie obiekty zostały przedstawione w podręczniku. Ramowy zakres każdego z przykładów obliczeniowych jest po prostu typowy dla zakresu, który powinien się znaleźć w ramach projektu budowlanego czy wykonawczego, który jest później w jakiś tam sposób weryfikowany przez odpowiednie służby. Więc opis techniczny, charakterystyka technologii budowy obiektu, tam gdzie technologia ma wpływ na statykę, a w zasadzie na późniejszy finał analizy statycznej, tam ona jest założona. Przyjęliśmy, to nie są obiekty jakoś specjalnie skomplikowane, więc przyjęliśmy najbardziej powszechnie przyjęte technologie budowy. Materiały konstrukcyjne, materiały, współczynniki bezpieczeństwa, sytuacje obliczeniowe, zestawienie obciążeń i oddziaływań, kombinacje. Oczywiście te rzeczy to jest Eurokod. To jest Eurokod zerowy i to jest Eurokod pierwszy.
tutaj właśnie te wszystkie procedury, które narzucają eurokody, są ujęte i opisane w zastosowaniu do konkretnego obiektu mostowego. Później jest analiza statyczna, przęseł, podpór, fundamentów. To jest oczywiście wiedza, która nie jest wiedzą zawartą w normach, natomiast oczywiście normy w pewnym sensie modyfikują czy wskazują zasady wykonywania tych analiz. Te zasady podkreślaliśmy, stosowaliśmy, natomiast sama forma przeprowadzania analiz statycznych jest różna w różnych rozdziałach. Chcieliśmy to celowo zróżnicować, żeby pokazać, że wcale nie musi się tych obiektów, niektórych obiektów mostowych liczyć za pomocą bardzo wyrafinowanych narzędzi do tego typu obliczeń, niektóre można prościej, aczkolwiek zdając sobie sprawę, że ten podręcznik jest dla profesjonalistów, a nie tylko dla studentów, raczej staraliśmy się robić te analizy za pomocą narzędzi, które my sami, czy ludzie, z którymi projektanci, z którymi współpracuję, na co dzień stosują w projektowaniu obiektów mostowych. I kolejna ta część to są również eurokody, to oczywiście to, co jest w eurokodach najważniejsze, sprawdzanie stanów granicznych, nośności, użytkowalności w zakresie przęseł, w zakresie podpór, jeżeli są dwie, przyczółek i filar, to oczywiście jest jedno i drugie, no i fundamentów założonych dla tych podpór fundamentów. To są oczywiście już procedury zawarte w poszczególnych eurokodach, drugim, jeżeli chodzi o beton, konstrukcje sprężone i żelbetowe, trzecim, jeżeli chodzi o stal i czwartym w zakresie konstrukcji zespolonych, no i siódmym, jeżeli chodzi o fundamenty. A więc tak wygląda ramowy zakres każdego z tych rozdziałów. I teraz może tu oczywiście jest taka część jeszcze informacyjna, która dotyczy podstaw projektowania. To jest tak naprawdę przypomnienie tego, co jest w eurokodzie zerowym podane, czyli generalnie całej filozofii eurokodów. Ona już wielokrotnie była i przedstawiana, przez nas jest publikowana w wielu podręcznikach, ale tak, żeby ona tutaj, ta filozofia też była zawarta w jednym całościowym dokumencie, dlatego tu została przypomniana. Natomiast ja pozwolę sobie przejść, może jeszcze dwa słowa na temat spisu norm. Tu są oczywiście wszystkie aktualne normy, które i aktualne, i mniej aktualne, ale do których się odnosimy w niektórych miejscach. Więc jest zestaw starych polskich norm mostowych, no i przede wszystkim zestaw tych norm, które zostały wykorzystane w przykładach projektowych, czyli eurokodów mostowych i eurokodów ogólnych, bo jak wiecie Państwo, te mostowe do tych ogólnych się odwołują bardzo często, a więc są wszystkie te, które zostały zastosowane. Natomiast zwrócę uwagę jeszcze na pozostałe opracowania, a szczególnie na kilka tych książek, bo to są książki, które się nazywają mniej więcej tak samo, a zostały przygotowane pod auspicjami CEN-u, czyli tej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Mianowicie to są właśnie wytyczne projektowania konkretnych konstrukcji według konkretnych eurokodów. Myśmy w dużym stopniu bazowali na tych wytycznych, opisując te procedury po prostu w języku polskim i dostosowując je do konkretnych naszych rozwiązań projektowych. A więc mamy taki designer's guide, czyli przewodnik projektowy do eurokodu drugiego, jest do eurokodu pierwszego związany z obciążeniami mostów, jest do eurokodu zespolonego, norma 4.2 dotyczy mostów zespolonych, jest do mostów betonowych, to też dotyczy mostów sprężonych. A więc wszystkie te, które się ukazały, one się wszystkie ukazały w angielskim wydawnictwie Thomas Telford
przewodniki do projektowania zostały przez nas tutaj wykorzystane i niejako ten nasz podręcznik jest, brzydkie słowo, kompatybilny z tymi procedurami, które po pierwsze są zawarte w tych wytycznych, a po drugie są niejako rekomendowane przez Europejską Komisję Normalizacyjną, która stworzyła Eurocode. Oprócz oczywiście tych przewodników projektanta są też na czas, kiedy podręcznik powstał, wszystkie polskie podręczniki, które w jakiś sposób zajmowały się albo eurokodami, albo problemami mostowymi, które są potrzebne do szerszego omówienia projektantom. Są również dwa katalogi typowych belek prefabrykowanych, które tutaj zostały wykorzystane w tych naszych typowych konstrukcjach. A więc myślę, że to jest pełny zestaw takiej dodatkowej wiedzy, którą i my wykorzystaliśmy, tworząc te przykłady, i która może być wykorzystana przez projektantów, gdyby informacje podane w tych przykładach wymagały jeszcze uzupełnienia tej wiedzy. I teraz chciałbym Państwu krótko pokazać, co się znajduje w takim poszczególnym, w takim pojedynczym rozdziale. Całość zaczyna się od wiaduktu żelbetowego, schemacie ramowym, a więc te pierwsze informacyjne części tego rozdziału dotyczą opisu obiektu i założeń. Jest w każdym z rozdziałów rysunek obiektu, który projektujemy, rysunek wybrany z katalogu, bo to jest za każdym razem konkretny obiekt z konkretnego miejsca katalogu, z konkretnego rozdziału katalogu. Tutaj mamy typową ramę żelbetową, akurat wybraną nad przeszkodą, którą jest linia kolejowa. I tu oczywiście to jest wszystko opisane, cała ta geometria jest opisana, przekrój poprzeczny jest adekwatny do drogi, która, dla której, w ciągu której jest projektowany dany obiekt, a więc jego szerokości użytkowe są, tak jak w katalogu, dobrane zgodnie z tymi zasadami doboru szerokości użytkowych w zależności od klasy drogi. To jest oczywiście też tutaj pokazane, no i taki typowy przekrój obiektu mostowego z widokiem na podporę i fundament. Te fundamenty założyliśmy w zasadzie trzy typy, dwa palowe, różne pale są i bezpośrednio posadowienie, I w każdym z przedstawionych ośmiu obiektów jest jakieś założenie fundamentowania, nie tyle, że dany obiekt musi być koniecznie dany obiekt musi być koniecznie związany z danym typem fundamentu oczywiście, ale po to, żeby pokazać w podręczniku Państwu co najmniej trzy przykłady projektowania fundamentu według Eurocodu 7. Oczywiście są też gabaryty podpór, podpory też są dobrane zgodnie z rozdziałem bodajże 9 katalogu, tam są też typowe podpory, typowe filary i typowe przyczółki i te rozwiązania, które są w podręczniku też odpowiadają katalogowym. Technologia budowy, jak powiedziałem, ona musi być założona w odpowiedni sposób. Ponieważ liczymy również fundamenty, przyjęte zostały założenia geotechniczne. Oczywiście one są nie fikcyjne, bo to są konkretne wyniki konkretnych badań w projektowanych przez nas obiektach mostowych, ale oczywiście tutaj wzięte tylko po to, żeby ten przykład, który obliczania, który jest w podręczniku, no nie był oderwany od rzeczywistości, żeby był związany z jakimś mniej lub bardziej typowym wynikiem badań podłoża gruntowego i tutaj takie wyniki w założeniach zawsze są przedstawiane w postaci właśnie takiego wykresu sądowań i parametrów geotechnicznych gruntów przyjętych do projektowania. To jest tutaj po to, żeby móc policzyć fundament. Wprawdzie w katalogu my fundamentów nie proponowaliśmy, tam nie ma typowych fundamentów, bo to jest dość skomplikowana sprawa, żeby typizować fundament, szczególnie w dzisiejszych
optymalizacyjnych czasach. Natomiast no, w podręczniku uznaliśmy, że trudno projektować most bez fundamentów, więc zaproponowaliśmy, tak jak powiedziałem, trzy typowe fundamenty i dla nich przyjęliśmy pewne warunki, aby pokazać Państwu w podręczniku procedurę obliczania takich fundamentów zgodną z Eurokodem, siódmym. Materiały konstrukcyjne to oczywiście są informacje z poszczególnych eurokodów materiałowych. Tutaj oczywiście też są założone częściowe współczynniki bezpieczeństwa materiałowe, a więc mamy beton, mamy stal zbrojeniową, no i w tym przypadku tyle, bo mamy do czynienia z obiektem żelbetowym. Sytuacja obliczeniowa to są oczywiście dwie sytuacje obliczeniowe. Chyba w jednym z przykładów jest ich więcej, mianowicie zawsze są te dwie, a mianowicie przejściowa, czyli fazy budowy i na przykład podpory w obiektach ramowych sprawdza się na sytuację przejściową i niektóre inne elementy w innych obiektach, no i podstawową sytuację obliczeniową, czyli trwałą sytuację obliczeniową, która jest w fazie eksploatacji. Te dwie są zawsze w pewnych miejscach i w pewnych obiektach przyjmujemy jeszcze sytuację wyjątkową, związaną z jakimiś wyjątkowymi obciążeniami, mianowicie uderzenia podpór. Tam, gdzie jest filar, tam ten filar również sprawdzamy w sytuacji wyjątkowej na uderzenia podpór. Nie wiem, czy dojdę do filara, raczej nie, ale dlatego w tej chwili to Państwu, o tym Państwa informuję. Zestawienie obciążeń oddziaływań, no to są standardowe rzeczy dla wszystkich projektantów, ja tylko zwrócę uwagę, że oczywiście tutaj mamy już no, wszystkie modele Eurokodu. To już są modele przywołane przez nasze rozporządzenie, więc jak najbardziej polska norma. I druga rzecz, sprawdzamy również te obciążenia wojskowe. Proszę zwrócić uwagę na te określenia tych klas obciążeń militarnych czy wojskowych. To też jest oczywiście wymagane w tej chwili, więc tego typu obciążenia pionowe, ruchome też są dla każdego z tych obiektów sprawdzane, tak jak oczywiście wymagają to odpowiednie przepisy. Hamowanie, przyspieszenie, tłum, no i zmęczenie. Zmęczenie tym najbardziej powszechnym i najczęściej stosowanym w standardowych obliczaniach modelem obliczeniowym FLM3. Innego nie stosujemy, bo nie mamy tutaj obiektów specjalnie narażonych na zmęczenie, żeby to zmęczenie sprawdzać ponad standard, który jest dopuszczony w Eurokodzie. Oczywiście podane są współczynniki dostosowawcze. Tu mamy klasę drugą, czyli niższą, czyli same jedynki. O tym już doskonale mostowcy wiedzą, jak to się wszystko teraz pozmieniało. I oczywiście są wartości poszczególnych, w zależności od tych współczynników, wartości poszczególnych obciążeń zestawione tabelarycznie. Dużo części w poszczególnych rozdziałach zawierają oddziaływania termiczne. One są dość szeroko opisane w Eurokodzie, co przekłada się na dość szeroką konieczność ich analizy właśnie w tej części projektu. Ja nie będę tego omawiał, zwracam tylko na to uwagę. Tam, gdzie mamy beton, mamy również oddziaływania reologiczne, no i wszystkie współczynniki związane z pełzaniem betonu. Eurokod drugi też to dość szeroko rozpisuje i to jest, jak widzicie, chociażby ilościowo znacznie więcej niż zakres pełzania, który liczyliśmy w starym systemie. Ale ten podręcznik jest zrobiony oczywiście dla profesjonalistów, ale w formie takiej quasi-dydaktycznej. Ten dydaktyzm może niektórych no, z doświadczonych projektantów irytować, ale
mamy do czynienia z całkowicie innymi procedurami projektowymi. I jeżeli się jasno i krok po kroku nie przedstawi, to mogą one nie być do końca zrozumiałe, bo w samym Eurokodzie jako zwartej normie one nie są zrozumiałe, stąd tutaj ich zastosowanie chcieliśmy opisać w sposób taki, no przepraszam za słowo, łopatologiczny. I tak to w tych podręcznikach jest zrobione. Punkt po punkcie, wzór za wzorem, warunek za warunkiem. Reologia, czyli skurcz betonu, proszę zwrócić uwagę, też jest trochę tego obliczania. No i tu jest Eurokod z kolei 7, obciążenia naszej podpory, parcie zasypki przyczółka, parcie na pale fundamentowe, na skrzydła przyczółków. Tutaj są odpowiednie tablice przywołane, a nawet pokazane z Eurokodów, które stosujemy. Ta część związana z obciążeniami podpory, chociaż obiekt nieduży, ale podpory zajmują dość znaczną część tego całego rozdziału obliczeniowego, są tutaj pokazane zgodnie z procedurami Eurokodu. Finał, jak to wygląda, parcie na przyczółek od obciążenia naziomu, no i kombinacje. Pokazane i uwzględnione są główne kombinacje, które Eurokod każe nam uwzględnić, i te kombinacje zostały przyjęte do sprawdzania stanów granicznych nośności. W stanach granicznych użytkowalności tych kombinacji jest znacznie więcej, szczególnie gdy wchodzą tam warunki, w których używa się kombinacji nie tylko charakterystycznej, ale częstej i quasi stałej. A są warunki w Eurokodzie, gdzie w poszczególnych warunkach musimy właśnie skorzystać z kombinacji częstej czy z kombinacji quasi stałej. To też wyjaśniamy, gdzie, że trzeba policzyć i gdzie zastosować, w którym miejscu Eurokodu zastosować. Kombinacje oddzielne dla przyczółka oczywiście, kombinacje oddzielne dla fundamentu, no i tutaj podsumowanie tych wszystkich kombinacji i współczynników częściowych dla oddziaływań związanych z kombinacjami. Analiza statyczna. W tym przykładzie akurat, ponieważ jest to rama, doszliśmy do wniosku, że no nie doszliśmy do wniosku, tak po prostu projektujemy, muszę kończyć, że zastosujemy no dość złożony model numeryczny, który posłuży nam do obliczania sił wewnętrznych, więc jest to model. Nie będę mówił, tylko go pokażę. To jest konstrukcja ramowa, więc wszystko tu jest w niej zamodelowane. Taki model został użyty do analizy statycznej. Oczywiście tam, gdzie musimy fazować, a w przypadku obliczenia przyczółków musimy, są też modele pomocnicze. O tym nie będę mówił, to oczywiście prowadzi nas do znalezienia odpowiednich sił wewnętrznych. Uwzględniona jest również technologia, czyli fazy budowy, szczególnie przy projektowaniu podpór. To są poszczególne fazy budowy, ta technologia musi tutaj zostać, jeżeli chodzi o tego typu obiekt, uwzględniona. Tutaj są założone pewne fazy budowy i te fazy później są odzwierciedlane w analizie statycznej, tak jak zresztą to się dzieje konwencjonalnie w projektowaniu, niekoniecznie na takim modelu. No i wyniki analizy statycznej są prezentowane w różnych formach, w różnych przykładach, w różnych formach. Czasami w postaci, tak jak tutaj, mapy liczb, czasami w postaci mapy takiej no, bardziej kolorowej, pokazującej nie tylko liczby, ale też i wpływ poszczególnych wielkości na powierzchni danego elementu. Celowo zastosowaliśmy różne formy prezentacji wyników analizy statycznej, żeby jakby pokazać, że i z każdej z nich wyciągamy de facto zawsze to samo, czyli wartości sił wewnętrznych, które są później potrzebne do sprawdzania stanów granicznych. No oczywiście
tego jest sporo, bo dla każdego sprawdzanego później przekroju i elementu my musimy wcześniej te siły wewnętrzne mieć, pokazać, skąd je bierzemy, więc być może to jest, tak jak znowu powiedziałem, dla profesjonalistów trywialne, ale zakładamy, że nie tylko profesjonaliści będą korzystać, jeżeli w ogóle profesjonaliści będą korzystać z tego podręcznika, więc chcemy pokazać wszystko, co skąd się bierze, tak aby to było czytelne. To oczywiście później jest zestawione w tablicach, maksymalne siły wewnętrzne, w zależności od elementu, od przekroju, od kombinacji i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę później dopiero sprawdzanie według Eurokodu ma miejsce i tutaj są przyjęte poszczególne, opisane poszczególne procedury. No ponieważ tych elementów jest dużo, to i procedur jest dużo. Jest pierwszy element, przęsło. Płyta pomostu to jest obiekt płytowy, a więc nośność na zginanie. Nie będę wszystkich tutaj oczywiście warunków sprawdzania tej nośności na zginanie cytował, ale ich jest sporo, więc każda procedura wzór za wzorem jest tutaj pokazana. Wzory są najpierw podane w postaci istniejącej w Eurokodzie, opisane, a w naszym przypadku biorąc dane z tabeli, gdzie zestawiliśmy siły wewnętrzne, podstawiamy odpowiednie wartości i wyliczamy odpowiednią wartość, w tym przypadku nośności na zginanie. Więc jest to zrobione w taki sposób, żeby to było jak najbardziej czytelne żebyście mogli Państwo, którzy zechcą z tego korzystać, w sposób dość łatwy punkt po punkcie tą procedurę zastosować. Różne też są sposoby wyników tej analizy, na przykład tutaj w jednym z tych przypadków jest zastosowana, bo to jest możliwe, mapa zbrojenia głównego, siatki, płyty, pomostu, prawda? To jest jeden z przykładów, jak może wyglądać output, czyli jak mogą wyglądać dane wyjściowe z takiej analizy. Oczywiście na podstawie tej mapy przyjmujemy zbrojenie. Na tej mapie mamy podaną, wymaganą ilość zbrojenia na metr szerokości płyty, w tym przypadku płyty pomostu, gdzie indziej korpus i tak dalej, i tak dalej. Kolejne warunki, nośność na ścinanie oczywiście, nośność na zmęczenie, tutaj zwracam też uwagę, ona oczywiście jest wymagane, to sprawdzenie na zmęczenie jest wymagane, natomiast to jest o tyle utrudnione, że jest do tego inny model obciążeniowy, więc jakby tą naszą analizę statyczną trochę musimy prowadzić pod innym obciążeniem, czego do tej pory nie robiliśmy. W tym przypadku to tak wygląda, chociaż ten model w dużej części, w niektórych przypadkach pokrywa się z typowymi modelami LM1, które są stosowane w obciążeniach podstawowych. Proszę Państwa, cała procedura, no jakby konwencjonalna, trywialna wręcz płyta pomostu i proszę zobaczyć, ile miejsca zajmuje procedura sprawdzenia nośności na zmęczenie. Co tam się męczy? Tam się męczy zbrojenie. Tam sprawdzamy nośność na zmęczenie stali zbrojeniowej w środku rozpiętości. No i tutaj są wszystkie. Beton też, chociaż beton w tym przypadku jest sprawdzony jakby do celów dydaktycznych, ale wymaganie jest jego sprawdzenie. No i stany graniczne użytkowalności, to jest oczywiście druga grupa stanów granicznych, którą tutaj musimy sprawdzić i w tych stanach najważniejsze są naprężenia, a więc sprawdzenie, czy nie są przekroczone, to co kiedyś mieliśmy w grupie stanów granicznych nośności, teraz zostało bez współczynników przeniesione jako użytkowalność. To jest jedno, jeżeli mówimy o betonie, to na pewno są rysy, to jest druga sprawa, więc mamy tutaj procedurę sprawdzenia ograniczenia rozwartości rys,
cały czas mówimy oczywiście o płycie pomostu. To jest dopiero pierwszy z elementów, który sprawdzamy w naszym obiekcie mostowym. No i to jest ograniczenie ugięć. No jedno, proszę Państwa, muszę tutaj wyjaśnić z góry. No, eurokody nie podają nam dopuszczalnych ugięć. One powinny być w załącznikach krajowych. Nie mamy załączników krajowych póki co, więc musimy z czegoś korzystać. My tutaj korzystamy z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni wszyscy, a więc z wartości dopuszczalnych, które były podane w starym systemie norm mostowych. To są wartości dopuszczalne ugięć poszczególnych elementów. Oczywiście, ponieważ nie jest to skodyfikowane ani znormalizowane, każda inna uzasadniona wartość, na przykład taka, jaką stosują Niemcy, skoro już mamy niemieckie obciążenia, to możemy też i od nich wziąć wskaźniki dopuszczalne, może być oczywiście adekwatna, zastosowana i uzasadniona, ale każdy z projektantów wie, im bardziej tutaj poluzujemy, tym bardziej oszczędnie możemy projektować, więc tu warto by było jednak podpierać się czymś, co ma jakieś uzasadnienie, a nie tylko widzimy się projektanta albo inaczej rzecz biorąc jego zleceniodawcy, bo projektant raczej bezpiecznie projektuje, natomiast dzisiaj różnie w tych optymalizacjach bywa. No i proszę Państwa, to samo, praktycznie to samo, bo przyczółek to też jest element żelbetowy, sprawdzamy dla przyczółka, ja już nie będę, proszę mi pozwolić, bo już czas mi się kończy, tego szczegółowo omawiał, pokazuję to raczej na ilość, a nie zajmując się szczegółami, które tutaj są, ale punkt po punkcie, procedura po procedurze, warunek po warunku dla każdego z elementów, tu jest z kolei fundament sprawdzany. No tak niestety wygląda ten proces obliczeniowy. No i cały pale, no tutaj jeżeli chodzi o pale, Eurokod jest najmniej, jakby to powiedzieć, najmniej wyposażony w konkretne procedury obliczeniowe, dlatego korzystamy z cytowanych na początku innych źródeł, które my jako projektanci dość często stosowaliśmy. Na przykład, jako przykład pokażę taki nomogram związany z doborem zbrojenia w palu słupie kołowym. To jest procedura, normalnie jakbyśmy to liczyli, procedura iteracyjna i to dość złożona, dlatego powstały nomogramy i my z tych nomogramów korzystamy, opisując jak z nich korzystamy i skąd je bierzemy. Oczywiście każdy z projektantów, jeżeli jest przyzwyczajony do innych źródeł, innych nomogramów, może w tym miejscu, bo to nie jest Eurokod, może w tym miejscu skorzystać z każdego innego, dowolnego i sprawdzonego przez nich źródła. Także tak się kończy to obliczenie. I cóż na koniec chciałem powiedzieć tego przykładu, który cały czas jeszcze prezentuję, pokazując już tylko wizualnie, co się w nim znajduje. Nośność stany graniczne użytkowalności fundament. Proszę Państwa, ten przykład to jest 100 stron tego podręcznika. No dużo jak na obliczenia jednego małego mostu. To trzeba mieć świadomość tego, że eurokody znacznie tą procedurę obliczeniową nam rozbudowały. Oczywiście w ramach jakichś tam już typowych rozwiązań można stypizować pewne fragmenty obliczeń i ich nie powtarzać, i ich nie stosować. To się oczywiście daje robić, daje się oczywiście te obliczenia odpowiednio agregować. Nie chcieliśmy tego robić w podręczniku, bo oprócz formy zapoznania z tymi procedurami ma on też, jak już powiedziałem, formułę dydaktyczną, więc myśmy tego nie agregowali, nie łączyli w odpowiednie pakiety, które mogą trochę te obliczenia uprościć. Chcieliśmy pokazać tutaj wszystko po kolei. Nie mam czasu na kolejne rozdziały, więc przejdę do ostatniej strony, żeby Państwu przypomnieć, że po pierwsze to, że pomimo, że jest ponad 800 stron, to nie jest wszystko.
To nie jest wszystko. Wybraliśmy pewne ograniczone, czy to sytuacje obliczeniowe, czy to kombinacje obciążeń, czy wybrane warunki stanów granicznych, które sprawdzamy. Nie wszędzie sprawdzamy wszystko, więc na to chciałbym zwrócić uwagę. Chciałbym też zwrócić uwagę, że po co powstał podręcznik i po co powstał katalog. To jest pewna pomoc i tylko i w takim znaczeniu trzeba to traktować. To nie ma zastąpić wiedzy projektanta, jego zdolności używania tej wiedzy, jego doświadczenia, czy w końcu, co jest bardzo ważne, jego odpowiedzialności za to, co projektuje. To jest tylko i wyłącznie pomoc. I jedna jeszcze zasadnicza sprawa, która też warto, żeby wszyscy sobie z tego zdawali sprawę. Obecnie jesteśmy w sytuacji, że eurokody są nowelizowane. Nasz PKN, a w zasadzie komitety techniczne PKN-u uczestniczą w nowelizacji poszczególnych eurokodów. Cały ten proces, który już trwa 5 lat, ma się zakończyć wydaniem w 2025 roku drugiej edycji eurokodu. Zmierza ona do uproszczenia tych procedur, zmierza ona do minimalizacji załączników krajowych, generalnie do stworzenia dokumentów, jakbyśmy to nazwali, user-friendly. Co z tego wyjdzie, nie wiemy, natomiast wiemy jedno. Ten podręcznik, cała ta wiedza, którą teraz nabywamy i pewnie będziemy stosować, bo prawo nas w tej chwili już do tego obliguje, będzie po 2025 roku musiała być zweryfikowana. Myślę sobie, że wtedy również ministerstwo, które jest inicjatorem powstania tych dokumentów, zainicjuje nowelizację tych dokumentów, ich aktualizację, tak abyśmy cały czas mieli dostępne pod ręką dobre, sprawdzone przykłady, które ułatwią projektowanie obiektów mostowych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i przepraszam, jeżeli przedłużyłem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. 800 stron to rzeczywiście wyzwanie, 25 minut. Ale wierzę, że wszyscy nasi uczestnicy trafią do tego dokumentu, samodzielnie go przeanalizują i wtedy będą mogli zawsze do nas wrócić z uwagami, komentarzami, które wierzymy, że pojawią się na naszym forum, które jest specjalnie utworzone. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również. I przejdziemy do naszego już ostatniego dzisiaj prelegenta, do pana doktora Piotra Olaszka, którego już tu mamy. Pan doktor habilitowany Piotr Olaszek, profesor IWDIM, przedstawi nam wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Już udostępniam prezentację. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Teraz spróbuję jeszcze kursor. Jak najbardziej słychać, zapraszamy. Czy kursor jest widoczny? Jest widoczny kursor. Jeszcze raz dzień dobry. Ja przygotowałem wraz z zespołem wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Jak powiedział we wstępie pan naczelnik, te wytyczne powstały trochę w innym trybie. Powstały one z jakby potrzeby chwili związanej z wygaszaniem pewnych dokumentów, pojawianiem się nowych dokumentów. I tak, próbne obciążenia wykonywane są w Polsce od wielu lat. Od ponad 30 lat funkcjonowały normy, które określały sposób wykonywania tych obciążeń. To jest norma 1989 roku na konstrukcje stalowe, norma 1999 roku na wykonywanie badań konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych. Kolejne zmiana przepisów miała miejsce na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w 2008 roku z korektą 11 wprowadziła wykonywanie zalecenia wykonywania tych badań i w ramach tych badań wprowadziła wymaganie akredytacji laboratoriów. Akredytacji laboratoriów na normę
PNN ISO 17025 2005 roku, ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. I ostatni dokument, który wszedł w 2017 roku, dokument Polskiego Centrum Akredytacji, który określił pewną specyfikę badań trudnym obciążeniem, specyfikę w stosunku do normy, która jest bardzo ogólną normą. Czyli związana była ze spójnością pomiarową, z zakresem pomiarowym. Ten dokument powstał w wyniku pracy grupy roboczej złożonej z laboratoriów, które wykonywały te badania, które miały akredytację na wykonywanie tych badań. I tak, potrzeba postawienia wytycznych, to jest właśnie wycofywanie polskich norm. W tym momencie badania odbiorcze, próbne obciążenia wykonywane jako badania odbiorcze poza obiektami na terenie Generalnej Dyrektury Autostrad, gdzie istnieją zalecenia, pojawia się brak obowiązku wykonywania tych badań. Stąd konieczność powstania wytycznych, które by określiły konieczność wykonywania badań odbiorczych. Drugie działanie, które zostało równolegle podjęte, to nowelizacja normy związanej z wymaganiami laboratoriów, kompetencją laboratoriów, spowodowała w konsekwencji usunięcia nowelizacji tego dokumentu DAP-15, stosunkowo nowego, i przeniesienia wymagań technicznych do innych dokumentów, które są właścicielami zarządcy obiektów. I tak równolegle powstaje drugie wydanie zaleceń, ma nazwę wymagania dotyczące wykonywania badań pod obciążeniem drogowych obiektów mostowych na terenie Generalnej Dyrektywy Autostrad. Tam jest umieszczone są wymagania techniczne przeniesione z dokumentu PCA. Ale dzisiaj omówię zgodnie z tematem wytyczne rekomendowane przez ministra. I tak, źródła pracy. Ta praca powstała w ramach współpracy między Generalną Dyrekcją, między Instytutem Badawczym Dróg i Mostów i Polskim Centrum Akredytacji. Jak już powiedziałem, wykorzystano wyniki pracy powołanej przez PCA grupy eksperckiej do spraw akredytacji laboratoriów wykonujących te badania, które były zawarte w dokumencie DAP-15. W tej grupie uczestniczyli przedstawiciele, po pierwsze, Generalnej Dyrekcji, przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych PKP SA, bo ta akredytacja dotyczyła badań obiektów drogowych i kolejowych, oraz przedstawiciele laboratoriów, które w okresie działania tej grupy miały akredytację PCA na wykonywanie badań drogowych i kolejowych obiektów mostowych. Wykorzystano również doświadczenia IBDIM oraz publikacje krajowe i zagraniczne. Tu jest zespół, który ja należałem, i profesor Rymsz jako koordynator. Zakres wytycznych, powiedziałem, wykonywanie badań drogowych obiektów mostowych pod trudnym obciążeniem. W szczególności tu są wymienione obiekty zgodnie z nowym zaproponowanym nazewnictwem, mosty dla pieszych, a nie kładki. Zakres wytycznych obejmuje badania wykonywane jako badania odbiorcze, czyli badania po zakończeniu budowy lub zakończeniu remontu konstrukcji nośnej obiektu lub badania diagnostyczne, czyli badania, które wykonujemy na obiektach starych, istniejących, do którego się pojawiają wątpliwości co do ich stanu technicznego, czy chcemy na przykład podwyższyć możliwe obciążenia tych obiektów. Mówiąc o zakresie światowym, to w większości państw tych europejskich badania odbiorcze są coraz rzadziej wykonywane, a coraz bardziej popularne są badania diagnostyczne, które się przydają do racjonalnego wykorzystania obiektów mostowych, do przedłużania ich trwałości, do określenia zakresu niezbędnych remontów. Tu mamy spis treści obiektów, spis treści opracowania, trzy pierwsze punkty bardziej formalne, czwarty punkt o próbnych obciążeniach odbiorczych, gdzie oddzielnie omawiamy badania statyczne, oddzielnie badania dynamiczne. Punkt troszeczkę mniejszy o próbnych obciążeniach diagnostycznych, gdzie przyjęliśmy, że te badania w dużym stopniu zależą od rodzaju konstrukcji, od występowania
wad, ewentualnie wad, uszkodzeń konstrukcji i one to są badania niestandardowe, tak jak bardziej standardowe są badania odbiorcze. Ważne w tej chwili omówię zmiany, główne zmiany, które są w stosunku do obecnych przepisów. I tak, wzrost roli inwestora. Próbne obciążenia odbiorcze zleca inwestor. To jest podstawowa zmiana. W tej chwili próbne obciążenia zlecają wykonawcy obiektów, co prowadzi do sytuacji niewłaściwej. Wykonawca jest zainteresowany ceną i pozytywnym wnioskiem. Nie jest zainteresowany czasami szerszym zakresem badań. Za to inwestor może również wskazać obiekty do badań, które nie są wskazane w niniejszym dokumencie, na przykład po jej konstrukcji, budzące zastrzeżenia co do projektu, jakości wykonania, może większe wartości sił wewnętrznych wskazać w stosunku do tych zaleceń, które są, może zwiększyć zakres pewnego obciążenia, liczby danych przęseł i zakres pomiarów. I tak podchodząc do badań, zmniejszyliśmy zakres obowiązkowych badań odbiorczych. Obecnie granicą było 20 metrów. Tą granicę podnieśliśmy do 40 metrów dla badań statycznych, a dla badań dynamicznych zostawiliśmy 20 metrów, ale włączyliśmy obiekty, które nie są podatne na nadrgania. I tak jak konstrukcje żelbetowe niesprężone, które w tym momencie nie będą obciążane ani statycznie, ani dynamicznie. Tu trochę z przekory dla wywołania dyskusji pokazałem zdjęcia obiektów, które miały negatywne wyniki badań. Ten obiekt miał problem z podporami, trzeba podpory wzmocnić. Ten obiekt miał problemy z konstrukcją nośną, było za mało uzbrojenia, tutaj uzbrojenie zewnętrzne. Ale był to doświadczeń, takiej dokładnej statystyki nie prowadzimy w całej skali kraju, ale w skali instytutu jest to poniżej procenta obiektów żelbetowych, niesprężonych, miało wnioski negatywne z badań. Więc na podstawie doświadczeń światowych uznaliśmy, że nie potrzeba tych obiektów badać ani statycznie w tym momencie, ani dynamicznie. Kolejny typ obiektu, konstrukcje murowane, które również nie wykazują żadnych właściwości dynamicznych drgań i również konstrukcje, które trudno oceniać statycznie ze względu na brak ugięć pod obciążeniem. A ugięcie jest to podstawowy parametr sprawdzany, porównywany z ugięciami teoretycznymi, więc te konstrukcji też nie będziemy badać odbiorczo. Konstrukcje dopowłokowe, które też nie wykazują właściwości dynamicznych koniecznych do badania. Dodatkowo te konstrukcje również są nieznaczne, chronią się nieznacznymi ugięciami pod obciążeniem użytkowym. Bardziej ważny jest monitoring geometrii tej konstrukcji w czasie budowy. I na koniec coś tu, przepraszam, zniknął obraz. Czy jestem słyszalny? Proszę o informację. Słyszymy pana, panie profesorze. Zawiesiła się panu kamerę. Ja mogę slajd przełączyć, proszę tylko powiedzieć, do którego miałabym dojść slajdu. Halo? Ale to może ja będę kontynuował tą kamerę. Nie wiem, czy próbujemy restartować, czy... Nie, myślę, że najważniejsza jest prezentacja, także jeżeli możemy dalej kontynuować, tylko proszę powiedzieć, który slajd. Ale ja nie mogę sterować w tej chwili, tak? Czy nie widzi pani mojego sterowania? Ja widzę. Widzę pana kursor, który rzeczywiście porusza się po ekranie. Czyli kolejne obiekty, których nie będziemy badać ani dynamicznie, ani w większości statycznie, to przejścia górne dla zwierząt. Tu również nie ma drgań, nie ma obciążeń dynamicznych i ich efektów i również nie ma przy statyce, nie ma sensu badanie, bo większość obciążenia stanowią obciążenia trwałe, a nie ruchome. I tak podsumowanie.
badania odbiorcze wykonujemy dla obiektów o skrytości powyżej 30 metrów, obecnie 20 metrów, pod obciążeniem dynamicznym zostawiamy 20 metrów, ale włączamy właśnie przejścia gumy dla zwierząt, konstrukcje żelbetowe, niesprężone, murowane i gruntowo-powłokowe. Jest taka tabelka wytycznych rekomendowanych, która mówi o zwiększeniu tego zakresu i wszystkie oczywiście obiekty można fakultatywnie badać w przypadku ich wskazania przez inwestora. W przypadku pozostałych obiektów, jeszcze raz, statycznie wykonujemy, gdy jest więcej niż 30 metrów, dynamicznie pozostałe obiekty, gdy więcej niż 20 metrów. Kolejne zmiany to zmniejszenie wartości sił wewnętrznych wywołanych podczas badań odbiorczych pod obciążeniem statycznym. Obecnie jest w starych normach i w zaleceniach danej dyrekcji 65-100% normowego charakterystycznego konstrukcji betonowych zespolonych i 75-85% obliczeniowego w konstrukcjach stalowych. My proponujemy znaczne zmniejszenie w granicach 50-60% normowego charakterystycznego obciążenia ruchomego. Uważamy, że nie warto konstrukcji przeciążać, czy może obciążać czasami takim obciążeniem, które nie wystąpi więcej na tej konstrukcji. Taki poziom jest naszym zdaniem wystarczający do zdiagnozowania konstrukcji jej pracy i zgodności z modelem obliczeniowym. Kolejna zmiana to mówimy, że podstawowym elementem badań pod wpływem dynamicznym jest analiza częstotliwości drgań swobodnych. Zalecamy przejadę przez sztuczną nierówność, określenie częstotliwości drgań własnych, a nie zalecamy przejazd współczynnika przeciążeń dynamicznych od przejazdów samochodów z prędkościami. Jest to element niepotrzebny badań obiektów drogowych, to jest potrzebny obiekt badań obiektów kolejowych, które nie są przedmiotem tych wytycznych. Kolejne zwracamy uwagę na obciążenia grupą pieszych, na różne rodzaje obciążeń. Kolejna zmiana to modyfikacja. Jeśli częstotliwość drgań swobodnych jest większa niż 3 Hz, badania dynamiczne mogą być ograniczone do wyznaczenia częstotliwości drgań swobodnych. Jeśli jest niższa, to wyniki badań dynamicznych mają służyć weryfikacji analizy dynamicznej, która powinna być wykonana przez projektanta obiektu. Wymagania formalne. Jeśli do budowy obiektu środowisko BIM, wyniki próbnego obciążenia powinny zostać wykorzystane do aktualizacji modelu MES konstrukcji, o czym częściowo wspomni profesor Salamak w swojej prezentacji 1 grudnia o możliwości aktualizacji modelu o rzeczywiste zachowanie konstrukcji. Kolejne takie wymaganie formalne, pewna zmiana, którą chcemy wprowadzić, to pokazałem kopię opracowań ściągniętych ze Stanów bez problemu poprzez wyszukiwarkę Google ściągnięte opracowania. Próbne obciążenia mają wartości duże poznawcze, zachowania konstrukcji, dlatego uważamy, że te skrozdania powinny być publicznie dostępne w związku z sieci internet. Jak już czas widzę mi upływa, to jeszcze raz podkreślam, próbne obciążenia zleca inwestor, zmniejszamy zakres, zmniejszamy liczbę obiektów, zmniejszamy wartości sił wewnętrznych, modyfikujemy program badań obciążeniem dynamicznym, wyniki obciążenia mogą służyć do modyfikacji modelu BIM w MES-ie i sprawozdania z badań powinny być usunięte publicznie. To najważniejsze zmiany, to co zostaje z ważnych elementów, to jest, że wykonawca próbnych obciążeń musi mieć laboratorium akredytowane przez PCA zgodnie z dokumentem DA15 i już dostają wymagania co do jednostki naukowej. Dziękuję bardzo i zapraszam do przeczytania wytycznych i Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą projekcję. Cieszę się, że
mimo drobnych problemów technicznych, które nam się tutaj wdarły i już na końcu było chyba najbardziej widoczne, udało nam się całej prezentacji wysłuchać i widzieliśmy wszystkie slajdy. To chyba jest najważniejsze i tak jak pan profesor zapraszał, ja również zapraszam do zapoznania się z tym materiałem. Wszystkie materiały są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i wszystkich państwa zapraszamy do komentowania, opiniowania tych dokumentów na naszym forum. Chciałabym teraz poprosić o podsumowanie naszego dzisiejszego wydarzenia, ponieważ jesteśmy już na końcu i wszystkie nasze prezentacje są już za nami. Panie Grzegorzu, poprosimy o krótkie podsumowanie dzisiejszych prelekcji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, cieszę się, że tak sprawnie się udało przeprowadzić dzisiejsze webinarium. Jak Państwo widzicie, ta tematyka różni się troszkę od tego, co było prezentowane w webinarium drogowym. No, specyfika projektowania obiektów zawsze była inna niż jeżeli chodzi o odcinki dróg. Niemniej jednak wydaje mi się, że te opracowania, które dziś były prezentowane, no, będą dla Państwa bardzo ciekawe. Na pewno, jak widać było w pierwszej prezentacji dotyczącej opracowania numer 11, sami autorzy tych opracowań mają wątpliwości, czy coś powinno mieć taką wartość, czy inną, czy coś powinno być zapisane w taki lub inny sposób, czy wymaganie powinno wyglądać tak, czy inaczej. Więc tym bardziej, jakby widząc, że sami autorzy między sobą dyskutują, liczymy na Państwa opinię w tym zakresie, wypowiedzenie się co do tych kwestii, które dziś były poruszone, ale w ogóle co do całości tego opracowania na naszym forum lub za pomocą adresu e-mail przeznaczonego do przesyłania Państwa uwag i opinii. Z kolei, jeżeli chodzi o opracowanie numer 12 dotyczące obliczania świateł mostów i przepustów, muszę przyznać, że to jest bardzo dokładne opracowanie. Cieszę się, że ono powstało, ponieważ mam nadzieję, że zastąpi dużo lepiej niż to. Znaczy, że zastąpi w znacznie lepszy sposób opracowanie zawarte w załączniku numer 1 do obecnego rozporządzenia obiektowego, no, przez które dosyć ciężko jest przebrnąć, natomiast tutaj praca pana profesora pozwala przebrnąć przez te dosyć skomplikowane obliczenia bardzo łatwo i dosyć przyjemnie. Sam to dokładnie prześledziłem krok po kroku, więc no, nawet dla takiego laika w tym zakresie jak ja jest to do zrozumienia. Także bardzo, bardzo przystępne opracowanie. Jednocześnie ono zawiera również arkusz kalkulacyjny pozwalający na przyspieszenie obliczeń, jeżeli chodzi o przepusty. Także bardzo, bardzo ciekawe opracowanie. Polecam dokładną lekturę i ewentualne zgłaszanie uwag. No, na temat podręcznika projektowania obiektów już mówiłem na początku, to jest coś szczególnie cennego. Nie ukrywam, że no jest to odpowiedź po prostu na zapotrzebowanie projektantów i zarządców dróg, ponieważ no dobrze wiemy, że eurokody to jest, jakby powiedzieć dosyć kolokwialnie, czarna magia takim potocznym językiem dla niektórych, a mamy nadzieję, że zarówno katalog typowych konstrukcji, jak i ten podręcznik w zestawieniu z tym, co już zostało opublikowane w Polsce, pozwoli jakby na bliższe zrozumienie tematu projektowania eurokodów, no bo nie oszukujmy się, my od tego już odwrotu nie mamy. Wszystkie obiekty musimy projektować według eurokodów po nowelizacji rozporządzenia z zeszłego roku. Po prostu tego nie unikniemy i mamy nadzieję, że ten podręcznik, mimo że on zawiera ponad 800 stron, jeżeli się przestuduje każdy z przykładów, to pozwoli na lepsze zrozumienie tematu i po prostu te obiekty będą projektowane tak, jak być powinny. No i ostatnie opracowanie, jeżeli chodzi o próbne obciążenia, no tutaj dyskusja trwa również między nami, czy ono powinno być, no ono jest dosyć ogólne, nie ukrywam, nie ma wielu stron, zawiera podstawowe, najważniejsze wymagania w porównaniu z tym opracowaniem, które było dostępne na stronie Generalnej Dyrekcji, czy które jest w zarządzeniu Generalnej Dyrekcji, które też, jak pan Olaszek wspominał, będzie nowelizowane. Pytanie do Państwa, czy taki poziom ogólności tego opracowania wystarczy, czy ono powinno zawierać jeszcze jakieś dodatkowe elementy, powinno być bardziej szczegółowe? No, zobaczymy, bo no, mówię, przygotowaliśmy taką wersję, jeżeli będzie trzeba ją uzupełnić, to pewnie to zrobimy. Niemniej jednak tutaj też muszę podkreślić, że o ile wszystkie
wcześniej prezentowane opracowania jakby były zamawiane przez ministerstwo, o tyle to opracowanie jest szczególnie cenne, ponieważ powstało w ramach dobrej współpracy między Generalną Dyrekcją, między Instytutem Badawczym Drugim Mostów i Polskim Centrum Akredytacji, ponieważ pojawił się problem, usiedliśmy do stołu i stwierdziliśmy, że takie opracowanie zrobimy, mając na uwadze potrzebę uregulowania tych kwestii. I nie ukrywam, że taki sposób działania szczególnie jest dla nas cenny, bo pokazuje, że da się pewne rozwiązania wypracować tak, żeby powstał dokument w miarę akceptowalny dla większości i mógł funkcjonować w praktyce. Także liczymy też na uwagi do tego opracowania. No i na koniec oczywiście zapraszam Państwa na przyszłe seminarium, tematyka no, troszkę węższa, bo dotycząca bezpieczeństwa pożarowego. Dwa opracowania bezpieczeństwa dotyczącego środowiska, ochrony środowiska. Myślę, że będzie nad czym dyskutować. Prezentacje będą bardzo ciekawe, te opracowania też są dosyć szczegółowe, ale jednocześnie niezwykle interesujące. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze prezentacje, za Państwa obecność i mam nadzieję widzimy się w przyszłym tygodniu. Cali i zdrowi przede wszystkim. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję Panie Grzegorzu za to podsumowanie i również przyłączam się do prośby Pana Grzegorza o Państwa aktywny udział w tych konsultacjach, czyli najbliższe 7 dni bardzo proszę spędzić na przeglądzie tych dokumentów, na ich komentowaniu, opiniowaniu na naszym forum, a my spotykamy się, tak jak było to zapowiedziane, w kolejny wtorek, 10 listopada o godzinie 10 i rejestracja na to wydarzenie jest już otwarta. Także serdecznie zapraszamy Państwa do rejestracji. Widzimy się za tydzień. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim naszym prelegentom i Państwu, że postanowili Państwo z nami spędzić to przedpołudnie. Dziękuję i dobrego dnia.